Hej, cześć, witajcie w Traumaturgu. I dzisiaj zrobimy sobie misję z Abaurycem. Jak widzicie, już stoję pod jego barem, także chodźmy i zobaczmy, o co chodzi. Hej, Abaurycy. Tym potrzebujesz pomocy, dobra. Na tym podwyższeniu sobie stoi, czekasz, przyjdę. No to tam. Wiktor, znasz jakiś rytm do cholera? Pilgrim! How glad I am to see you in my humble abode. Zapytaj o życie. Ciekawe, o co chodzi. I'm interested in Warsaw's underground scene. Ask a mailman. Say what you want to know. Aha, to niewiele mogę. Dziwne. The booze doesn't judge. Shoot. Dziwne, nie mogę się nic zapytać. Tell me, what kind of action have you got coming up? There's this guy, Kafar, from Różyc. The bastard thinks he can mess with the left bank. He and his people seized one of mine, Max. Said he owed them. He got away, but there's still bad blood. I thought I might explain a thing or two to Kafar. So, shall we go there? Aha, czyli powiedz, tak? No właśnie. Why don't the Shivs deal with it? You offer an adventure to strengthen the bond in good faith, and this is how he treats you. I love my boys, and don't tell them that, but you've got to be nifty here and know some magic. Come to Różyc with me. No jasne, po to tu przyszłam. You have my grimoire. Yes, that's what I like to hear. Come on, let's show Kafar we mean business. I won't have anyone going after my people for some imaginary debts. To takie nawiązanie do Władcy Pierścieni. Masz mój topór, masz mój grimoire. A Borycy, to jakąś bitkę chyba, nie? Bo jak potrzebny grimoire, to znaczy, że to trzeba... Chyba, że jakąś manipulację. The babble of fishwives. The cursing of longshoremen. And there, marshmallows are being cut on a chopping block. Oh, and there my dad used to have a stall. Well, never mind. Where do we find that wise guy? There, in a shack in the southeast. His people usually stand by the entrance. Let's go then. But you go with the Shivs and lock Różyc so that Kafar knows this is serious. And so that none of those bastards get away. I can't let you stick your neck out for me, boss. Not just me. It won't be the first time we beat on some knaves with Victor. What exactly did that Kafar do to you? He's threatening to send his people to hurt my daughter if I don't give him back his money. I won the money fair and square, in a game of cards, but Kafar claims he was drunk, and I took advantage of that. Don't worry. We'll sort him out for good. Go on, close the gates. On it, boss. Today, my dear Victor, we will embark on a sentimental journey. A long, long time ago in the Mermaid City lived a brute, the leader of 40 thieves, grafters, keeping order at Różyc. Let me guess, we are the righteous warriors who will teach him a lesson, right? You know it. We are some helpful bastards, aren't we? Don't talk about You seem to be in awfully good mood. Well, sure. It's just like the old days, isn't it? You and me against the world. Old pals pledged their loyalty, their voices like a sling projectile. Besides, the Różyc lads are really fun to smack round. Oh, wait, speak of the devil. Here they are. Let the fun begin. What do you think you're doing? Closing the gates, kicking up a shindy? You shouldn't show up here, Njujits. Yes, I know. You're intimidated by the sight of an intellectual. It's time to write the first chapter of today's tale on these ruddy mugs. I will call it The Pilgrim and the Poet K. Yes. Taka wielebitek będzie mu się dobra, to ja do walki. No jak tam Abaurycy? Za dwa, wiesz to? No dobra, muszę ci tu pomóc. Bukatu.
to mogę cię tutaj rzucić. Myślę, a Veles, tak? Tutaj był Veles. A to coś tam jakiegoś pierwszego, szybkiego. No a Baurycy już... O! Dostałam... Co to było? Chyba skupienie zabiera, tak? Czy co to robi? Przerażenie, tak. A ty to kontratak, aha, fajnie. Dobra. Tu mieliśmy dać bukę, to może to zrobimy. Tutaj dajemy cierpienie. No ja bym to mogła, ale niewiele jak na razie. Kupienie to i tak mi zabiorą. Dałby się lelek, żeby to przenieść. Oni tu nie potrzebują lelka. To sporo ma. Może go rozproszę. Prawda, mało, ale zawsze. Dobra. A Baurycy... O. No ale uderzy już za 10, tak? Och, to możemy cię rozproszyć. Ktoś by mógł tam coś zrobić. Ja już ostatnie mi zostało. Ale mogłabym, myślę, to wykorzystać jakoś. To czekajcie, no tak, to zrobimy tak. Upyr, chodź tutaj i zrób to. A ja jakoś uderzę tu może. Bo tak, to i dług damy. Boże, co ty masz? Kontratak, haha. Ale to chyba jest w porządku. Zobaczymy. Czy zginę? Pierwszy chapter niepowodzenia. Okej, okay, czyli dopóki go nie uderzymy jakimś tutaj ciosem, to jest w porządku. No i proszę bardzo. O, Veles, to będziemy tam wybrzydzać. Tu też zginiesz. Pora obrażenia. Dobra, został tylko jeden, to myślę, że tutaj to ja Baurycy dokończę i będzie świetnie. O to cokolwiek, bo i tak nie przeżyję. A Baurycy kończ. A, mój Veles. Aha, to nawet Baurycy nie zdążył. O, Victor, that was truly exquisite. Can you smell the aroma of Madeleine wafting through the air? When he smacked the tallest one, I almost shed a tear. And this is just chapter one. Time for chapter two? Sure thing. And we can do anything we want in it. It just has to end with us paying Kafar a visit. After all, I'm on official business here. This is our time, Victor. And time is like a little partridge, running fast as fuck. We need to take advantage of that. Follow me. One scum queen awaits in a tower. Czekaj, proszę państwa, oto Kafar, nieustraszony ochroniarz Różyca, który w swojej pracy najbardziej ceni możliwość ściągania haraczy od tyranek życiem właścicieli. Baurycy, czekaj na mnie. Gdzie ty poszłaś? No dobra. Czekał na mnie. Przenika przez ciebie. Coś tam wyszukał. Hold on, scumbags! I'm talking to you! What did we do to deserve that kind of treatment from the authorities? Authorities? What authority? He's just the corrupt copper. You must have a death wish, you lice-ridden mongrel! Lovely. Another one to be made into mincemeat. Let's go, Victor. Although upon careful consideration, the process won't help much in this case. Oi, let me just get out of here, bastards! Żartuję go kosztem, albo to by się to spodobało. Unfortunately, that's impossible. You see, my friend and I have embarked on a sentimental journey. That's right.
It takes us to our old stamping grounds. And we're having fun, just like we did in our childhood days. That crap makes my ears bleed. Let's not waste words, Victor. It's time to do the laundry. Chapter 2, The Pilgrim and the Poet Song. No jasne. Stajemy do walki. Będziemy się bić w każdym. 8? Co my tu mamy? Kontratak. Okej, krwawienia. Prawie cierpowe to trwa. Znowu tam jakieś. Który to ma? Ale ten. Bo trzeba tutaj działać. Uśpienie, lelek. Dobra, damy. Welet albo Krampus. Okej. Mogę też tu. Tak, tylko potrzeba bukę. No to robimy, żeby tutaj móc szybko załatwić tego, który tam awaurycy wymierzył dla siebie. Okej. Uśpienia na dobre. Uśpiona na dobre. To już tam. Okej, okay. Awaurycy w miarę okej. Okay. I też trzeba upyra. Najlepiej lelka. Rozproszymy tutaj zaraz. Pozbędziemy się. On tam. O, kontratak. Ale lelek może atakować. I przerwie działanie. Ale czy on jest tak daleko? Dobra, może być. Przerwie jego działanie. A my tu będziemy się bić z którymś. Tutaj obrażenia, tutaj skupienia. O, to ja wezmę tego może. Chyba, żeby tu. No dobra, to dajmy cierpienie. Czekajcie, tylko czy on może mieć cierpienie? No właśnie. Bawienia weszły, ale to nic. Dobra, jednak tam mu się udało. Okej, to Buka by miał co tu robić. Ty będziesz kiedyś teraz? A Bauryty owoci? Bo i tak nie da rady. Tutaj muszę coś. Żeby mieć skupienie zabierali. O, na przykład. Bardzo dobrze, Bauryce, w końcu ci coś weszło. Auć, ma się oddał. Aha. No to. No może być. Że ty już nie masz za bardzo co robić, także tutaj. Szkoda, że te salatory nie mogą jakoś wybierać innych też. Bo Welet ma taką jedną umiejętność. Welet jest wyjątkowy w tym tutaj. A wszystkie inne to działają na tego samego droga. Myślę, że tutaj jak w uderze. O Bauryce, no troszkę ci to zajdzie, także wiesz. O, Welet. Tutaj jakieś zdrowie, myślę, okej. Okay. Jeden? Aj, zginął. Dobra, to niepotrzebnie w ogóle się męczyło. Aha, Welet, ty jeszcze nic? Dobra, to koniec. Stary, a Bauryce, nie powalczysz sobie za wiele. O, jeszcze stoi. Myślałam, że zginie już. Chyba od cierpienia teraz, tak? O panie, błyskawiczna kombinacja. Jak ze starych czasów. O, jest coś dziwnego, o. To chodzi ci o tego Bauryce? Co tu jest? Dobra. Mała paczka, nieco podejrzany, biały, maleńki proszek. Nad paczuszką. Czekaj, że Bauryce na mnie. Głębi się żąda nie tylko pieniądze, ale też sukcesu. Szybkie dorożki, kosztowne lokale, piękne kobiety. Toć mówią,
Kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi, a jak upyli swój magiczny cukier, miedzi będzie mieć kokokardę. Będę żył jak basza. Okej, cukier, tak? Borycy, czekajże na mnie. Ja tu jakieś paczki znajduję, nie wiem, z nimi. I znowu się przezywasz ciemnoryki. Wszystkich tutaj obijemy na targu. A co jest awaury? Co ja mam robić? A tu już jest ten kafar? What are you joshing for? Niedzic, this ain't your turf. Why the hell did you come here raising a stink? Get out of our way, plebeian. Wait, Aboritsu. Take a look at him. Doesn't he look like... Samson the Thug! The same beady eyes are straying in search of reason. What did you say? You look like a hothead from way back who stood in our way. Shall we do the same as we did with the other one? Pewnie tak. Oszukaj? Nie masz wedle. No gdzie tam? We are from the Franciscan Sisters to see the Honorable Mr. Kafar, whose generosity is widely known on both sides of the Vistula. Próby pracowała nieźle duma. We're collecting money for a wooden figure of Christ by the puppet maker Geppetto. We are going to raise money together once his oak limbs come to life. What? Is there such a puppet maker? Fuck, I can't keep my countenance like I used to. You can't talk to this idiot. I'll get you for this. Przyszliśmy powieść się z wszystkimi na targu. Okej, Aboryty, znowu masz dwa. Super leczenie i tutaj niewrażliwość. Ten wygląda tutaj najmniejszą ilością, także cierpienie, a tu kogo trzeba welew. O, chodź welew. Zrób tam to zwykle najszybsze, jakie może być. Czasami może też przerwać to, nie? A tak, o, właśnie się udało. O! Po boczkach. Co tam masz? Zespołowy koncert, tak, dobre. Ale ja tutaj... cierpieli dla ciebie. Tutaj skupienia będziemy zabierać. Tak, to... I lelek tutaj, tak? To lelek, choć coś tutaj zrób szybkiego. Aż się dostało, Aurycemu. O, mnie też. Ała. Gdzie się tu biją? Ja za chwilę idę w takim tempie. Dobra, no myślę, że to nakładamy dług. Ale tu kogoś jeszcze nie dałam. Uber jeszcze musi tutaj być. No to Uber chociaż. Ten dług to tak średnio zadziała tutaj na niego. Dobrze, Baurycy, pomagaj mi. Okej. Okay. On już zginie, ale dopiero w szóstej rundzie, także za sporo tutaj może mi zaszkodzić. No to... Potężny cios. No i właśnie ukry. Zadaje wrażenie, przywraca zdrowie. No bardzo fajne, ale... Welez ma i tak lepsze. O, może tutaj większy atak zrobić. Czasami... O, już leżysz. Czasami też rozproszyć, jak trafi dobrze. A myślę, że tu już tak. A Welez, daj mi jakieś zdrowie. Kaza zaniedbania podwoiła zadawane... O! Proszę, proszę. No dobra, to koniec, nie? Huh.
Na koniec, to coś jeszcze na faworyty? Magazyn. Aha, tam mam się udać, tak? A tu jeszcze coś jest. Wiadomość Kafara do Sinorynkiego. Kafar kazał przenieść cukier w inne miejsce. Subtelny i słodki kryptonim. Kartka trzęsie się w panicznym strachu. Był plan i szło dobrze, ale jak szefu sprawdzi, to koniec i kaplica. Nie może się posrać. Nie teraz. Tego oczy nie widzą, tego sercu nie serce, nie? A więc Kafar, poza wymuszeniami i lichwą, ma na boku jeszcze jeden maleńki biznesik. Ciekawe, co to... Co na to jego szef? A Kafar ma jeszcze jakiegoś szefa? Handel narkotykami nie służy jego pozycji, a co gorsza, nie zostawia jego kieszeni ani kopiejki. Ktoś złośliwy użyłby tej informacji, żeby Kafara szantażować. To mam zamiar... Czy mam zamiar to zrobić? Możliwe, możliwe. Czekajcie. Więc Kafar poza wymuszeniami i lichwą ma na boku jeszcze jeden maleńki biznesik. No to jego szef. Aha, czyli ten Sinorynki tutaj swoją dolę zabierał, czy jak? Kafar, you fucker. Niedzic, you snitch. You always drop in unannounced. Did you hear that? A loan shark calls me a snitch? The scumbag. Next time, I'll send you a note. I want you to stay the fuck away from my people, especially Max. And what are you going to do? I've got a reputation here. You'd best shut your trap and bark up a different tree. He's going to get his trap smacked. Let's get him. A to on nie jest kafarem? So what's your version of the story? Who cares? I didn't take you to have a conversation with him. The darkest place is under the candle. Your Max nicked something important from me. Cukier, to tak? Sell it himself. Sugar? How? Never mind. Yeah. Max wanted to sell right under Njedzic's nose. By getting square with him, I'm doing you a favor. Shut your trap! Victor, I'm getting impatient. No czekaj, Aborydy. No to będzie na mnie. Ale teraz mu sekret Kafara? Aha, czy Aborydzemu, tak? Listen, maybe this time we can use our heads. As it happens, Kafar has a small intoxicating secret. What do you mean? We're not going to shoot the scumbag. Then our sentimental journey won't be complete, and I will have to rewrite the final chapter. Kafar is afraid that his sugar smuggling will be exposed. He does it behind the manager's back. You've really impressed me now, Victor. Well, magic, bitch. You're not so tough now, are you? And who's going to believe you, fancy boy? Get out of here. So how about we fuck him up? Okej, możemy zmanipulować. Albo zgodzić się na strategię. Aha. Zobaczmy. Let me show you one more trick. Chapter 3. You can see yourself in an expensive frock coat, surrounded by stallkeepers who show you favor and respect. They stare at you like dogs. How delusive it is. One word about your sugar and it all bursts like a bubble. You've got nothing. Humiliated, defeated, you rot in oblivion. It's all lost. No! So many years of effort. Kissing the manager's ass, squabbling with those bastards from Rozhits. I can't make it in jail. Unless? All right, Mr. Njedzic. Whatever you want. I've already forgotten about Max. All squared up? I think we can work it out. Okay.
A i koniec, tak? Well, this is what I call a happy ending. We beat up a few thugs and we taught them a lesson. Well, if that was an evil deed, then the Tsarist government would have arranged war so differently. The loan shark is defeated and justice prevails eventually. Although I hope we would shoot him. But the magic tricks are fine too. Że żałujesz, że wtedy nie byłeś tak dobrym traumaturgiem. No właśnie. I wish I had been able to do all that magic stuff 15 years ago. Do you think that if you had charmed Setsemin back then, Satanisław wouldn't have sent you away? Pewnie tak. Wymyśliliby coś innego. By wtedy nie ucierpieli. No właśnie. If the loan shark hadn't died, you wouldn't have ended up in the street and your father in jail. But if you hadn't gone, you wouldn't be the thaumaturge you are now. Damn it, Victor, I wouldn't be myself either. You better tell me why it was my dad who swung for it, not us. Honestly. We came back, Satanisław took you into his office for questioning, and then what? Na spytki. Na pewno, że powiedzmy. Father never raised his voice. I wished he had screamed and been mad at the time, but all he did was talk. From time to time, Balberit would show up and look at me. I thought I would die that day. Then I heard your father would answer for the loan shark's death, and you and I would get away with it. Stanisław told me to pack and take this gun with me, to remind me that it wasn't just the lone shark who lost his life that day. Right. My dad would rot in jail, and yours had to sell antiques. You don't know everything. My father was forced to let one rat inside his home. Ivan Konieczkin. No shit! Satanisław snitched to the Ochrana? That's tough. Do you think your old man was right to expel you? No na pewno chciał nas obronić, to na pewno. No ale też czuliśmy się wygnani. Przyznaj, że nie potrafię zdecydować. Nie no, myślę, że chciał nas ochronić mimo wszystko. I może jakoś porozumiał się z ojcem Aboworycego. Może jakoś tak razem to ustalili, co nie? Chociaż może sam zdecydował. On na pewno chciał nas chronić. Now I understand that he mostly wanted to protect me and Nigia. There was nothing I could do about the choice he made. Fuck. He made a choice for me and my dad too. Do you think your father would rather have had you go to jail? No, no. I can see what you mean. Even a bastard like Satanisław would protect his children at any cost. Never mind. Each of us had his share of suffering. And now, we're here drinking vodka as winners. Kings of life, lords of death. What are you going to do about Max? Nothing pleasant, that's all I can promise. He wanted to pull a fast one on me, but it ain't gonna happen. I have to admit that this is some quality vodka. Agreed. It burns the throat like the urge to sing sonnets. It hits the head like inspiration. Where did you get it? Tastes like Ruzicka. You know, the booze from the butcher's shop. I know, so it's kosher. Victor, what do you think about me? Really? Co tak nagle? No, uważamy go za przyjaciela. No też troszkę czasami przeraża jego nieprzewidywalność. Zbyt komplikowane? No raczej nie. No zapytajmy czemu, kto tak wiedzie nagle. What do you ask all of a sudden? Stop hedging, you're pissing me off. Dlaczego tu nie ma w jednym zdaniu? No uważamy cię za przyjaciela, no na pewno. Ale też boimy się jego nieprzewidywalności. I think you're my friend. What?
You still trust me even after I had you kidnapped? Are you an idiot? I'm kidding. I'd follow you into a fire, brother. But don't tell it to my lads, or they'll get jealous. But enough talking for now. Let's drink. To friendship, Victor. To being squared up. Jasne. Nie utopcie się tam. To już niebezpiecznie pić nad wodą. Aha, i koniec już. Cały noc tu siedzieli? Z liści głowem. Bracie, kielich do kielicha, oto przyjacielskie śluby, których nie rozerwą już żadne zabuby. Pora mi było lecieć do moich. Śródmieścia nie można za długo zostawić bez nadzoru, bo się zaczną elementa różne panoszyć. Ominął cię zacny wschód słońca. Ale tak słodko spałeś, że nie miałem serca cię budzić, śpiąca królewno. Do następnego, Abaurycy. Jakie Abaurycy, no posiedzieliśmy sobie. Pobiliśmy się. No, myślę, że było ok. Tutaj z Abaurycem. Została nam tylko jedna misja, także ją będziemy sobie robić w kolejnym odcinku. Także mam nadzieję, że tutaj misja z Abaurycem też Wam się podobała i to będzie wszystko w tym odcinku.